były wyłączane, odcinane od prądu całe gałęzie przemysłu i to na dłuższy okres, wyłączano całe elektrownie. I ciekawe było uzasadnienie Komitetu Centralnego, że Chiny dbają o klimat. No to z tej strony byśmy się nie spodziewali czegoś takiego. Nie? Jak to teraz zinterpretować? Czyżby Chiny były jednak rzeczywiście w tej samej łodzi? Tylko tyle, że powiedzmy chcą tam zająć miejsce sternika? Nie wiem. Można sobie na ten temat pospekulować. Natomiast podobna akcja, czyli taka budząca grozę, to sobie przypominam, miała miejsce kilka lat temu, kiedy nawet osobiście Merkel się na ten temat wypowiadała, kiedy Niemcy byli i w Wielkiej Brytanii chyba była powtórka z tego, mianowicie tam na zgromadzenie zapasów na 2 do 3 tygodni, zaopatrzenie się w latarki elektryczne i tego typu rzeczy. Tak? I to było parę lat temu, nie wiem dokładnie, 3 czy 4 lata jakoś mniej więcej w tym okresie. Nikt nie bardzo wiedział, czemu to ma służyć. W Wielkiej Brytanii zresztą też pojawiły się tego typu informacje. Być może są to rzeczywiście przygotowania do tego, żeby dokonać jakiegoś bardzo lewego numeru i potem, jeśli będzie to zaskoczenie, to się wtedy, przecież mówiliśmy wam, że może tak być.